Mi przejaśnieniami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach przechodzące w opady śniegu i tam będzie w nocy najzimniej. Termometry pokażą minus 3, na wschodzie 0, plus 3 na zachodzie, a na wybrzeżu plus 4 i tam będzie najsilniej wiatr w porywach do 120 km na godzinę. Na pozostałym obszarze wiatr umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia, tradycje i oczekiwania, z którymi wiąże się świętowanie Bożego Narodzenia. O tym, jak spędzał je Jan Paweł II, opowiedzieli w Polskim Radiu 24 arcybiskup Mieczysław Moszczycki, sekretarz papieski w latach 1996-2007 oraz dziennikarka Brygida Grysiak, autorzy książki pod tytułem Miejsce dla każdego. Opowieści o świętości Jana Pawła II. Polskie Radio 24. Powtórka programu. My mamy swoje wizje świętowania Bożego Narodzenia, swoje tradycje, swoje przyzwyczajenia, swoje oczekiwania. Każde z dziecka z nimi rośnie, potem próbuje je jako dorosły również kultywować, przekazywać. Jan Paweł II też miał swoje dziecięce wyobrażenia o Bożym Narodzeniu i to dziecięce świętowanie przeniósł potem w życie. Papież liczył się widzenie świętowania swojego dziecka w chęci tych najbliższych był arcybiskup Mieczysław Moszczycki. Nawet jeśli przeżywamy Boże Narodzenie w duchu wiary,
arcybiskupa Moszyckiego powiadano za zamkniętych drzwi papieskich apartamentów to właśnie to, że Jan Paweł II nie zapomniał doczekać, jak ustawią dziecko apartament. Co więcej, dzielił się z pielgrzymami taką myślą, że jakby mały, to też się nie mógł doczekać, teraz też się nie może doczekać, kiedy to dziecko pojawi się w jego mieszkaniu. Więc był z tym taki element dziecięcego oczekiwania na to, co się wydarzy na drzewko, na szopkę, na te wieczerze wspólne, na kolędowanie, które tak kochał. Ale za tym wszystkim szła absolutna, totalna głębia. Czy to był papież, który robił notatki w tym rekolekcji? Jeszcze tylko
uśmiecham do siebie, bo odkąd pamiętam, że byłam na serce, to miałam do mnie małą dziewczynką. Miałam czarcie na pokój, albo pojawiać się księgę. Niewiele z nich pewnie jeszcze się zrozumiałam, ale czułam, że już nie wyszło z najestetycznego i że dzieje się coś tak ważnego, że od tamtej pory bardzo często na kartkach świątecznych dopisuję, co się rodzinie sprawdzają. Bo to jest tak news, który powinien być w ogóle na czołówce wszystkich gazet, dzienników, telewizyjnych. To, co się dzieje w tej nocy, w tym serce nas jednocześnie przerasta, a z drugiej strony to jest też taki dobry moment, że chcę przyłożyć do życia. I do tego też właśnie ten ten maleńki Bóg, który się rodzi po to, żeby za chwilę pomóc na nasze grzechy, to wszystko jest taką układanką, która gdzieś tam nam się w głowie nie mieści, ale to się powtarza w życiu. Ale wracając
wracając do tego filmu, który na początku stycznia. Więc akurat to jest taki czas, kiedy wątki biblijne, to święta, bardzo do nas przemawiają tak specyficznie, bo myślimy o tym, że kiedyś też żyli, kiedy czytaliśmy, mieliśmy własne wyobrażenie, a teraz będzie szansa, żeby te nasze wyobrażenia zmierzyły się z tym wszystkim, co obejrzymy na dużym ekranie. Tak, ja myślę, że dobre jest to, że forma tego filmu jest bardzo ciekawa. Mamy tutaj fabułę tego filmu, też wątek rzeźnego, nie wyjątek, który jest dramatyczną. Natomiast też ten Elliot, który jest przyjacielem Józefa, on ma dosyć ważną rolę w tym filmie. On spotyka na swojej drodze kobietę, która ma dwójkę dzieci i jest w domu. On postanawia jej pomóc, w jaki sposób ona opiekuje się nią. Podobnie jak Józef z Maryją, w tym, że można wiadomo tutaj inny kaliber. Mamy dziecko Boże. Natomiast dochodzi do dramatycznego wątku, który tutaj podczas rodziny wyjątek, te dzieci giną. Jest to potężny dramat tej matki, tej kobiety, której Elliot zdecydował się pomóc, żeby ją dalej wspierać, tym razem już w tym cierpieniu, które się pojawiło. No i tym wszystkim przewijają się losy świętej rodziny. Pięknie są ukazane relacje między nimi, które jak to się wszystko rozwija. Józef zastanawia się, on jest trochę początkowo przerażony, zastanawia się, boi się, czy będzie dobrym ojcem, nie? Bo to jest jednak, ma zastępować ojca Bogu, tak? Człowiekowi, który jest synem Boga. Więc nie będę już dalej opowiadał, jak to tutaj się dzieje, jeśli chodzi konkretnie o Józefa. Natomiast później, kiedy już tam akcja się rozwija, kiedy dochodzi do spotkania też takiego dramatycznego pomiędzy żołnierzem, który dokonał rzezi właśnie na tych dzieciach tej kobiety, a tym rabinem, który ma możliwość pomszczenia śmierci tych niewinnych dzieci. No tutaj tego już nie mogę zdradzić, ale są to takie zmagania, które chyba miałby każdy z nas, gdyby się znalazł w tego typu sytuacji. Także film dostarcza emocji i wydaje mi się, że w tym okresie poświątecznym, bo przypomnę, że wprowadzamy film do kin 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, naszym takim partnerem przy tym projekcie jest właśnie Orszak Trzech Króli, który w tym roku odbędzie się w 540 miastach. Te rekordy są z roku na rok pobijane w tym Orszak Trzech Króli. O tę tematykę, bo pan jest dystrybutorem, który na rynku filmowym bardzo wiele filmów o tematyce religijnej, takiej powiedziałabym fabularnej religijnej wprowadza. Chcemy oglądać to, co wydarzyło się ileś tysięcy lat temu. Chcemy oglądać to chrześcijaństwo i to wynika tylko z tego, że szukamy albo wracamy do innych wartości, do tamtych wartości. Ja myślę, że w tym świecie, kiedy tak gonimy za wszystkim, jest taki pęd do konsumpcjonizmu. Myśmy są zmęczeni. Potrzebują relaksu. Niektórzy kiedyś spotykali się właśnie w modlitwie.
modlitwę i właśnie studiowanie Pisma Świętego. Natomiast dzisiaj, kiedy żyjemy w tym środowisku obrazkowym, technologia powstaje w sobie, więc ludzie chętnie oglądają te treści w formie zobrazowanej. W jakiś sposób też wchodzą w pewnego rodzaju zadumę, przeżywają te rzeczy, które się działy, bo jednak różne rzeczy, różne rzeczy wyobrazić z tamtych czasów, nie jesteśmy historykami tej produkcji, żeby to nie było kitowane. Budowanie scenografii japońskiej w Polsce, no